Siemaneczko, czas na kolejnego vloga. Tym razem postanowiłem odwiedzić łowisko Wyszogóra z jednego prostego względu. Mam tu bardzo blisko z domu. Woda fajna, różne głębokości, bo nawet do 7,5 chyba czy 8 metrów, jak dobrze pamiętam. Ja ze względu na to, że jest, no wiadomo, wczesna wiosna, no to w sumie no jest już wiosna kalendarzowa, ale ze względu właśnie na to, że jest ta wiosna, wybrałem płytszą część zbiornika. Tutaj okolice 2-2,5-3 metrów głębokości. Też tak dokładnie jeszcze nie wiem. No ale wiadomo, płycej, szybciej się woda nagrzeje, pierwsze jakieś robactwo, jakieś inne paskudstwa się tam pojawi. Także teoretycznie rybki tutaj pierwszy jakiś tam naturalny pokarm będą miały. Na razie nikogo nie ma, nie wiem czy ktoś jeszcze ma przyjechać, ale zresztą średnio mnie interesuje, bo jestem tu fajnie ogrodzony takimi balami. Nie mogę się doczekać, aż to się zielone zrobi w późniejszym, gdzieś tam późniejszej części roku. Na pewno fajnie to będzie wyglądało. Fajny klimat w ogóle, swoją drogą. Nigdy z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, a całkiem sympatycznie to wygląda, no bo człowiek się czuje taki troszeczkę odizolowany, nazwijmy to, że no, że jest sam, no wiadomo, no jak ktoś będzie naprzeciwko siedział i tak dalej, no to nie unikniemy tego, że się będziemy widzieć, ale tu nawet całkiem spoko. Ma to swój własny jakiś taki klimat i urok. Co tu dużo mówić. Wędki jak na razie, o, tylko rozłożyłem poda, rozłożyłem wędki. Widzieliście pewnie w tle, samochód stoi. Dopiero co tak naprawdę przyjechałem. Później powiem wam trochę, jak będę łowił, dlaczego tak będę łowił. No i mam nadzieję, że z jakąś rybą też się zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki. Oglądajcie. No oczywiście bez problemów się nie obyło na dzień dobry. Chciałem nagrać, jak się rozkładam i co? Nie wziąłem uchwytu na telefon. Także jest dobrze, jest dobrze. Statyw jest, nie ma uchwytu. Ale co tam. No dobra, namiocik stoi już tak. W 98% można powiedzieć jestem gotowy, żeby łowić. Tu sobie zaraz jakieś zestawy zrobię, chociaż mam gotowe. Ale wiadomo, woreczki trzeba jakoś zmontować, bo właśnie będę łowił na woreczki, ale o tym za chwilę. O, łóżeczko, namiocik, stoliczek, jeszcze parę gratów, tam oczywiście takich powerbankowych i innych gadżetów. Mata czeka na podanie jej powodu, żeby ją rozwinąć. Mam nadzieję, że taki będzie. Wędka do nęcenia też już gotowa. No i kijaszki, no co, powolutku trzeba się brać za montaż zestawów, bo powiem wam szczerze, no nie wiem dlaczego, ale mam jakieś, tak nie liczę na Bóg wie jakie tam efekty, ale już nieraz się dziwiłem, chociaż mówię, jest wczesna wiosna, co mi się może nie podobać. Jest wczesna wiosna, pogoda całkiem fajna, a ja jestem nad wodą. Czego chcieć więcej tak po zimie tak naprawdę. Dobra, biorę się za zestawy, powiem wam co i jak. Widzimy się za chwilę. Pierwszy zestaw gotowy. Centryk, krótki ledkor, bo to cały zestaw pójdzie do woreczka. Reflex, mięciutka plecionka bez otuliny, żeby ładnie to się w woreczku gdzieś tam układało. Haczyk, czwóreczka, nie wiem czemu, ale jakoś tak lubię większe haki, tym bardziej z woreczkami jak łowię, bo jednak ta przynęta tylko troszeczkę się tam unosi nad dnem, a zawsze jakoś z tym większym haczykiem się pewniej czuję. No i jedno ziarenko pływającej kukurydzy. Zobaczymy jak to będzie. Czy to przyniesie jakiś efekt, chociaż no już niejednokrotnie mi się udało właśnie na taki zestaw
złowić rybę właśnie wiosną. No w innych porach roku oczywiście też, ale najczęściej wiosną właśnie sięgam po takie aż tak drobne przynęty, jak właśnie o jedno ziarenko jakiejś tam kukurydzy, bo tak naprawdę w woreczku, jak to jest, malutki woreczek, w miarę często będę przerzucał, to jest tak naprawdę na jedno zassanie dla karpia, więc jak on to zassa, tą zawartość tego woreczka, to razem z tym haczyk mu się wbije i rolka. Także no, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak będzie wyglądał pierwszy zestaw. Drugi będzie wyglądał identycznie, to tylko dam inną przynętę, jakiegoś łoftersika, dumbbellsa, ananasa albo peach pepper. W sumie jeszcze nawet nie wiem, nie myślałem o tym. Teraz woreczek robimy. Zestawy do woreczków, znaczy zestaw do robienia woreczków mam właśnie w takim akwasiku. Tu mam praktycznie wszystko, co jest mi potrzebne. Właśnie woreczki, jakieś przynęty, ciężarki. O, i oczywiście na dnie spoden bag mix manilka. Raczej się zdecyduję chyba na manilkę. Chociaż nie, na jednej dam manilkę. Tutaj w drugim mam kryla. O, także jedną zrobię na kryla, drugą zrobię na manilkę, chociaż po prawdzie jest jeszcze woda dosyć zimna, więc obstawiam raczej, że manilka lepiej się sprawdzi. O ile w ogóle coś się sprawdzi, no bo mówię, nie jestem jakoś tam nastawiony na mega jakieś tam łowienie, ale no mówię, póki przynęta w wodzie, to szansa jest. Także tak to u mnie wygląda. Woreczek drugi najmniejszy. Nie najmniejszy, tylko ten troszeczkę większy, 60x130. Zobaczcie, taka o sobie bomba napakowana manilką ze sztuczną kukurydzą na włosie. Drugi woreczek identycznie będzie wyglądał, z tym, że dam miks krylowy na haczyk. Raczej się skuszę na piczkę, bo jak to zawsze mówię, bez piczki nad wodę nie jeżdżę. Mam tu piczkę z ananasem pomieszaną, gdzieś tam jeszcze w torbie mam samą piczkę Woftersy. Tu nawet zresztą też mam. O, takie coś na włos. Na drugi zestaw. Ach. I tyle. Trzeci kij będzie zupełnie inaczej. Bo z trzecim kijem sobie wymyśliłem tak, że o ile te dwa będą z woreczkami i w miarę często będę je przerzucał, bo myślę co 2, 2,5, 3 może godziny maksymalnie, żeby zestaw leżał w wodzie i przerzutka, to ten trzeci zestaw, który będę miał, zrobię tak jakby po staremu, czyli normalny zestaw z klipsem, prawdopodobnie Roni Riga z jakimś małym popkiem na koniec tego zestawu. Taka o siateczka PVA, którą też Wam zresztą za chwilę pokażę. Odmierzę sobie dystans na patyczkach, parę spombów w to miejsce, ale to też by oczywiście bez przesady, myślę, że 4-5 spombów to max. Takiej właśnie o drobnej frakcji, ewentualnie jakiś tam trochę kulek dorzucę, kukurydzę z puszki miękką, bo to każda ryba chętnie to skonsumuje. I tamten zestaw będę raz na, nie wiem, 10 godzin może, coś takiego. No będę tu 2 doby, więc no mówię, raczej przerzucę go może z 2 razy, może 3, może wcale tak naprawdę. No nie wiem, jak tam zobaczymy, co się w ogóle będzie działo. Prawda jest taka, że wszystko ryby zweryfikują. Jak będzie coś się działo, na te woreczki będą brania czy coś, no to oczywiście tam zmienię tak samo na woreczek, żeby mieć 3 szanse, nie 2. Ale z drugiej strony, no mówię, jakoś gdzieś tam z tyłu głowy mam, że większa ryba jak pojedzie, to na tamto. Ale jak zblankuje, to co? Przecież to nic takiego. Oczywiście wiadomo, fajnie by było, jakby zawsze się ryby łowiło. Ale po prawdzie nudne by to było chyba, jakby za każdym razem tylko ryby wyjeżdżały. A przez to, że blankujemy czasami nad wodą, to właśnie później można wyciągnąć wnioski, jakieś swoje tam spostrzeżenia. Dlaczego akurat zblankowaliśmy, chociaż często na to odpowiedzi nie idzie znaleźć. Także no, rzucam ten zestaw do wody, robię kolejny, rzucam i spotkamy się już przy trzecim. Zestaw już w wodzie,
pierwszy hamulec. No ja nie jestem zwolennikiem zbyt luźnego hamulca. Także tu o, zapinamy swingera. O, jedną ręką dziwnie. Obciążenie troszeczkę cofam, bo raczej delikatnie brania będą, więc lepiej niech to będzie jak najbardziej czułe. No i co? Sygnałek włączony. A, jest ten dźwięk. O tak. Mam nadzieję, że będzie go trochę tam słychać na tej zasiadce. Zobaczymy. Dobra, bierzemy się za następny kij. Drugi woreczek gotowy. Jednak się zdecydowałem na woftersa ananasowego. Z manilką, bagmixem tak samo. Ten nawet mi troszeczkę lepiej wyszedł, taki bardziej zbity. No, bo już nikt mi na ręce nie patrzył. Także rzucam go do wody, drugi zestaw. Założyłem ananaska dlatego, że znalazłem w pudełku o, 12 Peach Pepper. O, tutaj takie małe popki, więc to pójdzie na zestaw z Roni Rigiem i z siateczką. Pupiczka w wodzie musi być. Dobra, rzucamy to. No, tak jak mówiłem, trzeci zestaw na Roni Rigu Peach Pepper 12. Haczek trochę przyduży, no ale to już mówiłem. I siateczka z bagmixem krylowym. I ta 12 mi tak fajnie balansuje akurat, że haczyk jest praktycznie na dnie, a popek o, w ten sposób mniej więcej go podnosi, że ostrze haczyka jest na dnie, bo reszta się unosi. Także zobaczymy, jak nie, będę zmieniał, kombinował. Na razie takie coś leci do wody. Pokażę wam teraz, jaką zanętkę sobie zrobiłem do rakiety. Niedużo, no tak jak mówiłem, nie będę nęcił, Bóg wie ile. Oczywiście łopatki zapomniałem, więc rączka będzie się troszeczkę kleić od ładowania rakiety. Dobrze, tylko że przez chwilę. Manilka 12, kuleczki, kukurydza z puszki, fajny dodatek, mleko w proszku, fajnie smuży, też to fajnie klei, to Cloudy Manila Liquid, do tego kilka kuleczek 16 Krill Active, tak dla przełamania i żeby troszeczkę grubsza frakcja była, bo myślałem, że wziąłem 16 manilki, a wziąłem kryla, także, no ale to nic tam, nic złego się nie dzieje. Mówię, taka zanętka pójdzie. Ogólnie muszę zrobić roszadę z wędkami, bo troszeczkę skopałem, bo lewa i środkowa jest z woreczkiem, prawa z tym Roni Rigiem, ale muszę to zmienić, bo z woreczkiem fajnie pod tamten brzeg, pod tamtym brzegiem będę sobie szukał rybek. Druga z woreczkiem będzie na środku, gdzieś tam też na środkowej części wody, a lewy kij właśnie sobie odmierzę zaraz na patyczkach. Spomb już gotowy, czeka. Patyczki gdzieś tam w trawie leżą, zaraz je wbiję. Odmierzę sobie pod nęce i właśnie z PV-eczką będę cały czas w to samo miejsce rzucał. Mam nadzieję, że jakieś karpiki w końcu wpłyną sobie troszkę pojeść. No cóż, minęło jakieś 3 godziny. Także żeby nie być gołosłownym, zwijam zestawy. Te z woreczkami tak jak były, tak zostaną. Zmienię tylko przynętę na jednym, chociaż może nawet jeszcze nie. I tak jak mówiłem wcześniej, trochę roszadę z wędkami muszę zrobić. Woreczek jeden pójdzie pod brzeg, drugi pójdzie na wodę. No a trzecim kijem zanęcę sobie na otwartej wodzie. Takie ciężarkiem troszeczkę porzucałem wędką od rakiety i znalazłem takie troszeczkę wypłycenie, także na tym wypłyceniu spróbuję położyć. Myślę, że
czy coś da. No i co? Jeszcze raz przed wieczorem myślę, że przerzucę. Tyle. Będziemy czekać dalej. Muszę coś zjeść przede wszystkim, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, a już 14. No, także bierzemy się do roboty. No słuchajcie, właśnie miałem się wziąć za przerzucenie. Najpierw chciałem coś zjeść, przerzucić te zestawy i zadzwonił do mnie kumpel Przemek. Serdecznie Przemka pozdrawiam. I co? Podszedłem na chwilę do wędek i rolka. I mam rybę w podbieraku. Zaraz wam pokażę. Prawy kij, ten z Ronnie Rigiem i Popkiem Peach Pepper, którego zresztą widać. Rybka nieduża, wręcz nawet malutka bym powiedział. Widać tego Popka u niego w pyszczku. Dosłownie teraz, sekundę temu go podebrałem. Zaraz go położę na matę i pokażę wam rybkę. No słuchajcie, jest rybka. Malutki, bo malutki, ale jest po prostu piękny. Taka okrąglutka piłeczka. Troszkę żwawy jest, ale myślę, że wam go pokażę. Zobaczcie to. Oj. Zaraz się niech się troszkę uspokoi. No piękna jest ta rybka. Jest malutki, bo naprawdę malutki, ale taki okrąglinek śliczny. Wyobraźcie go sobie za parę lat, jak podrośnie. No coś pięknego po prostu. Fajna, fajna okrąglutka piłeczka taka. Ważne, że taktyka się sprawdza. Nieważne jakie, ważne, żeby brały. Mówię, mamy już wiosnę, co prawda, ale jest jeszcze dosyć zimno. Także każda rybka cieszy. Jeszcze raz go wam pokażę. Zobaczcie. Śliczna, nieduża rybka. Jak widać, bardzo żwawa, także nie będę go dłużej przytrzymywał, szybciutko go wypuszczam i widzimy się później, no co? Okrąglasek wraca do wody. Mam nadzieję, że mnie odwiedzi za parę lat, jak troszkę podrośnie. O, ale poszedł fajnie. Super. Cieszę się, jak nie wiem, ryba nieduża, ale to zawsze karp, jakaś akcja, jakieś branie. O, super, mega, jestem szczęśliwy, że się udało nawet takiego niedużego karpika złowić. Mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnym. No, jak mówiłem wcześniej, rybka na ten zestaw z Peach Pepper na Ronnie Rigu. O. 12 Peach Pepper, tak zbalansowane, że ostrze haczyka było na dnie. Kuleczka się tylko, powiedzmy, jak łowter zachowywała, że była taka zbalansowana. Branie, prawdę mówiąc, mnie trochę zdziwiło, bo podszedłem do wędek, coś tam zaczęliśmy rozmawiać z kolegą i bez zastanowienia, bez żadnego pika, po prostu zaczął jednostajnie wyciągać żyłkę sko-owrotka, więc branie takie dosyć pewne, można powiedzieć. Fajny haul, oczywiście z przygodami. Słuchajcie, nie wiem, co tu się wydarzyło, bo właśnie zacząłem wam coś opowiadać, a coś mi tu zaczęło opadać. O co tu chodzi? No może o żyłkę coś zahaczyło. Ale szarpnięcie było takie dosyć. No nie wiem. Trochę się zdziwiłem, bo nie spodziewałem się teraz czegoś takiego. No ale cóż. I wracając do tematu holu. Hol z przygodami, bo no tutaj możecie zobaczyć, że troszeczkę
troszeczkę do tej wody trzeba wejść, żeby rybę podebrać, no pomimo tego, że mam podbierak z długą sztycą dwuczęściową, to i tak paru centymetrów brakuje, dlatego jednak te gumiaczki wskazane, a oczywiście były w samochodzie jeszcze w pokrowcu, bo nie było czasu ich przygotować, więc podczas holu hamulec troszeczkę luźniej, musiałem dobrze auto niedaleko cofnąć się, wyjąć się z pokrowca, ubrać i na nim się zorientowałem, już miałem rybę praktycznie tutaj pod brzegiem, tyle dobrze, nie ma tu jakichś zaczepów czy tam Bóg wie jakich historii w tej wodzie, więc mogłem sobie na to pozwolić. No i no spokojnie rybka wpadła w podbierak, no mówię, nieduża, bo nieduża, ale mnie mega cieszy, mnie każda ryba cieszy złowiona, że się udało ją po prostu przechytrzyć, czy to duża, czy mała, nieważne. No i teraz właśnie o tym wam mówię, a tutaj na lewym kiju jakaś dziwna akcja, ale to raczej wyglądało na wpłynięcie w żyłkę, bo swinger po prostu podskoczył i opadł od razu i tyle. Ale jakby nie było, to i tak miałem się brać za to zwijanie, przerzucanie zestawów, także właśnie to zaraz zrobię. Tym bardziej, że jeden kij mam już na brzegu. I tyle co, będziemy próbować dalej. Może, kto wie, może uda się złowić coś większego, może się uda złowić więcej. Nie wiem, jak dla mnie wyjazd jest już jak najbardziej na plus i zaliczony, bo nie dość, że spędziłem fajnie dzionek, a jeszcze przede mną trochę czasu, to jeszcze udało mi się złowić niedużego, bo niedużego, ale ślicznego, okrąglutkiego karpika. Także ja się biorę do roboty. No sorry, że tak wszystkiego nie widzicie, ale no brak tego trzymaka, czy jak to tam się nazywa, do telefonu na statyw, no to troszkę mi pracę utrudnia, nie ukrywam. Zresztą nawet nagranie tej ryby nie było łatwe. Ale nic, biorę się do roboty. Widzimy się później. A few moments later. I znowu nie zdążyłem przerzucić, patrzcie co się dzieje. Dobra, holuję. No ogólnie ciężar wydaje się troszeczkę słuszniejszy niż wcześniej. Aczkolwiek ryba już wyskoczyła mi do powierzchni. Nie mam pojęcia co to może być. Mam nadzieję, że karp. Na razie kończę nagrywanie, bo idzie mi za bardzo trochę w lewo w tą trzcinę. No słuchajcie, udało się. Niesamowicie waleczna rybka. No już troszeczkę większa od poprzedniego. Myślę, że ciężko mi powiedzieć, bo sam go jeszcze nawet nie widziałem. No 8, 7, coś takiego. I to jest właśnie na zestaw, ten który robiłem pierwszy, z woreczkiem, ze ziarenkiem sztucznej kukurydzy. O, widać teraz było przez chwilkę. Zaraz go wypnę i jak zwykle pokażę go wam. Yeah. Fajnie, tej trzeciej chyba jednak też nie będę przerzucał, skoro one tak po kolei fajnie biorą. Dosłownie tyle co zdążyłem złożyć z powrotem podbierak. Powiedziałem wam, że biorę się za przerzucanie i rola. Coś pięknego, baja. No nie chcę tu zapeszyć, ale ogólnie póki co to już jest lepiej. Już jest lepiej niż się spodziewałem, bo liczyłem na jedno, może jakąś rybę, że uda mi się złowić. A tu już są dwie i to w bardzo krótkim czasie. Dosłownie chwilę przed tym, jak miałem przerzucać wędki. Także to mi daje do myślenia, że chyba jednak te wędki troszeczkę dłużej muszą leżeć niż 2-2,5 godziny. No i teraz znowuż kombinacja z tym moim wynalazkiem, żeby zrobić zdjęcie i się nagrać. Ale jakoś poradzimy, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Także już jestem przygotowany, ryba sobie w podbieraku odpoczywa. Zaraz tu jakoś to wypoziomuję. I widzimy się już z rybą na macie. O, zobaczcie, rybka już jest na macie. Nie jest jakiś tam może gabarytowo duży, ale jest taki gruby. Zobaczcie to. Piękny grubasek. Fajna rybcia. I na to jedno ziarenko kukurydzy. Pięknie zapięty w dolną wargę. Pyszczek ładny, zdrowy. Ale hak ma wbity. Chyba jedną ręką nie dam rady.
spróbuję. Dobra, udało się rybkę wyhaczyć, zobaczcie. Jedno ziarenko tej pływającej sztucznej foksowej kukurydzy. O, i piękny grubasek na macie. Mówię, nie jest jakiś gabarytowo duży, ale jest mega gruby. Tak, myślałem, że jest 7 kilo, ale może chyba nawet więcej. Ale to nieważne, nawet nie będę go ważył. Ważne, że mi odwiedził. Fajowo. Teraz wam go, tego grubaska, spróbuję pokazać, chociaż już chwilę sobie odpoczął w podbieraku, jak szykowałem matę. Patrzcie, jaka fajna rybcia. Śliczny. Śliczny grubasek. No już, uspokój się. Zaraz wrócisz do wody. Fajna, gruba rybcia. No 7-8 kilo myślę więcej nie ma, ale jestem mega zadowolony, że w tak krótkim czasie już się udało dwie rybki wypracować. Jeszcze tylko szybka fota i wypuszczam rybę. Płyń, grubasku, może będzie go fajnie z góry widać. O, patrzcie, jaka fajna rybcia. No coś pięknego po prostu. Jeszcze w tej trawie. To do dzieła, bo trochę bałaganu się narobiło. No i udało się. Jedna wędka już z powrotem w wodzie. Pod tamtym brzegiem właśnie. Tylko, że teraz właśnie z woreczkiem zestaw tam poleciał. I będzie tak, jak mówiłem, że ta z Roni Rigiem. Na wodzie mam już odmierzone, wymacane tam takie wypłycenie. Także tam sobie zaraz podnęcę i tam poleci ten zestaw kolejny. Ale nie to jest ważne. Tylko zobaczcie, zostałem uratowany przez niejakiego Miłosza i już nie muszę korzystać z patyka, bo dostarczył mi elegancką łyżkę. Kurde, teraz mogę z pomba ładować i nie będę musiał rączek brudzić. Także dzięki, Miłosz, jeśli to oglądasz, pozdrawiamy. No i dobra, nasza zanęta, moja zanęta, poleciała do wody. Wiadro puste, tyle wystarczy. Nie ma co przesadzać, też mówię, te ryby jeszcze tak nie żerują, jeszcze ten ich metabolizm tak ostro nie ruszył, także na spokojnie. Wędki już z powrotem w wodzie. Tylko zrobiłem właśnie tą roszadę, o której mówiłem wcześniej, że ten kij z Roni Rigiem poszedł na lewo. Środkowej de facto nie przerzuciłem, niech sobie leży. Prawa, która była z lewej, teraz jest już tam pod brzegiem. No i czekamy dalej, no. Pogoda fajna. Zobaczymy. Może jeszcze coś uda się wydłubać. No słuchajcie, jest godzina 18:03 i w końcu się mogę wziąć za śniadanie. Jakoś tak, kurczę, nie wiem, a to ryba, a to przerzucić, a to podnęcić, a to ktoś przyszedł pogadać, a to coś. Na stanowisku numer 3 siedzą chłopaki, Robert Lewandowski i drugi kolega, przepraszam, ale zapomniałem imię, serdecznie pozdrawiam. Przyszli, pogadaliśmy chwilę, a to właściciel łowiska, a to, a to tamto, także 18, a ja się biorę za śniadanie. Czas najwyższy. Później się dziwić, że brzucho taki wielki. Nieważne. Ważne, że dzionek fajnie spędzony. Jakieś dwie rybki wyjechały, to i tak już więcej niż chciałem, także jest dobrze. Teraz jedzonko. Później jakiegoś, nie wiem, może jeszcze raz przerzucę i później może jeszcze jakiegoś Netflixa odpalimy, zobaczymy. A jak nie, to widzimy się przy rybie, albo już jutro. Trzymajcie kciuki za nadchodzącą noc. Dzień dobry. Nocka minęła. Ja jeszcze nie do końca się obudziłem. No, tak naprawdę dopiero co oczy otworzyłem i usiadłem na łóżku. No cóż, dwa piki jakieś w nocy takie, że góra, dół i tyle. Także nic za wiele się nie wydarzyło.
No, mówiłem na początku, że tam nie liczę na Bóg wie co i tak dalej, że udało się dwie ryby złowić, ale tak po prawdzie to miałem taką cichą nadzieję, że w nocy coś się jednak wydarzy. Ósma rano jest, 5 po. Ptaszki ćwierkają. Ma być dzisiaj gdzieś tam jakieś 19 czy 20 stopni nawet, także zapowiada się piękny i pierwszy taki cieplutki dzionek fajny u nas tutaj. No co, zaraz zwijam kije z woreczki. Taktyka ta sama, bez zmian. Zestaw z Roni Rigiem leci nęcone. Woreczki lecą też w te same miejsca. Zobaczymy, może coś tam pokombinuję z przynętami, może zmienię jakieś inne przynęty i tak dalej. Poza tym wszystko będzie wyglądało tak samo. Także żeby was nie zanudzać, bo nie będę w kółko tego samego pokazywał, to będziemy się widzieć już chyba tylko z rybami, o ile takie będą. No albo po prostu jak coś się wydarzy ciekawego. Także póki co biorę się za jakąś kawkę i przerzucam wędeczki. Taki mam plan. Zobaczcie. Zapowiada się naprawdę piękny dzień. Ptaszki ćwierkają. Słoneczko się wznosi do góry. Pomimo tego, że w nocy nic się nie wydarzyło, to i tak już zapowiada się naprawdę fajny dzionek. To będzie piękna pogoda, pierwsza taka tej wiosny chyba mi się wydaje, bo nie pamiętam, żeby tak ładnie było. Także na pewno nie będę rozczarowany. Super. Tak jak mówiłem, biorę się za kawkę i przerzucamy kijaszki. Jeszcze taka ciekawostka. Idę, że tak powiem, do porannej toalety. Pokażę wam po prostu, jak tu jest między stanowiskami, jakie tu są odstępy i w ogóle. To tutaj za tymi balami jest moje stanowisko. Zobaczcie, jaka tu jest przerwa. I tu, gdzie te bale, jest kolejne stanowisko dopiero. Są trzy po każdej stronie jeziorka. Także luzu jest od groma, nie trzeba się cisnąć. Naprawdę fajnie to Michał, którego serdecznie pozdrawiam, wykombinował. Z tymi balami też petarda, bo to takie nietypowe i fajny klimacik da, jak już mówiłem. Zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń między stanowiskami. Fajny pomysł. Stoi sobie taka szopka na końcu łowiska, toaleta, na stanowisko kluczyk. O, nie ten. Zobaczymy, jak to wygląda. No, przyznam szczerze, jeszcze tu nie byłem. O kurczę! Patrzcie, jaka fajna łazieneczka. Prysznic. W szczerym polu. No mega. Super. No słuchajcie, branko, manilka na Roni Rigu, piękny linek, ale nie na takie rybki tu przyjechaliśmy. Fajna rybcia, mój pierwszy lin w tym roku, ale fajnie to wygląda.
O, także liny fajne też można trafić. Dobra, robimy PV-eczkę 18 długości znęconego miejsca. Roni Rig z manilką. 16. I działamy dalej. No słuchajcie, wczoraj w kurtce, w czapce, w bluzie, a dzisiaj po prostu baja. Siedzę na krótki rękaw, nogawki podciągnięte, kroksiki i totalny chill. No coś pięknego, no dosłownie chłonę tą przyrodę, bo brakowało mi tego mega. Uwielbiam te pierwsze wiosenne dni, a jeszcze jak się uda właśnie być nad wodą, to jest coś pięknego, także piękny, wspaniały dzionek, chill. Dzisiaj na razie tylko linek, ale co w tym złego? Zawsze to jakaś akcja, coś się wydarzyło. Przed chwilą znowu przerzuciłem zestawy, bo leżały no 2,5 godziny. Także rzuciłem sobie na świeżo. Kawka wypita, siadanko zjedzone. Po prostu żyć nie umierać. Możecie mi zazdrościć. Nie będę wam już pokazywał tam woreczków i tak dalej, no bo to by było trochę masło maślane, bo praktycznie wszystko robię tak samo. Jak coś tam się sprawdza, no to raczej tego nie zmieniam. Kombinuję, troszeczkę zmieniam tam, powiedzmy, troszeczkę jakieś tam przynęty i tak dalej, ale to raczej nie ma większego znaczenia. Linek mi wyjechał na tą manilkę właśnie, tak jak wam pokazywałem, na Roni Rigu z tego nęconego miejsca. Ale to dobrze, dobry znak, znaczy, że ryby je odwiedzają i tam konsumują sobie, także fajnie jest. Może jeszcze coś się uda złowić, do jutra jeszcze czas. Mówię, dzisiaj fajnie grzeje, tutaj troszeczkę płyce i może rybka więcej czasu potrzebuje, żeby tu na tą płytszą wodę dotrzeć. Jest delikatny wiaterek w tą stronę. Nie wiem, czy to widać, ale na pewno to nie zaszkodzi. Zobaczymy. Po prostu muszę się cieszyć tym, że tu jestem, bo tak mi tego brakowało, że jest po prostu błogo. Widzimy się przy rybie, albo na zakończeniu. Jechanes! Słuchajcie, jest kolejna rybka. Zobaczcie to. Jaki okrąglutek kolejny. No masakra, jakie te ryby tutaj są śmieszne. Ale piękny, jest taki gruby. Masakrycznie gruby. Malutki. O, tym razem na Roni Rigu 16 Peach Pepper. Nie będę nawet go gdzieś tam fotografował, czy Bóg wie co tam w slingu przetrzymywał. Od razu go wypuszczę. Odmierzam 18 długości, bo to z tego nęconego miejsca. Świeża kuleczka i czekamy dalej. Śliczna ta rybka jest. Dobra, nie męczę go. Oj, płyń malutki. Za parę lat to będzie naprawdę piękna rybka. Schował się w trzcinkę. No i fajnie, kolejna rybka zaliczona. No słuchajcie, nie spodziewałem się w ogóle tego brania. Cały dzień kompletnie nic, tak jak wam mówiłem, cisza, spokój. Ciemno się zrobiło. Jest godzina 20. Także już tak, wczoraj też tak spokój już był o tej porze. Nic się nie działo. Rolka od razu. Fajnie pojechał na tego Roni Riga właśnie z Peach Pepper 16 pływaczkiem. Znęconego miejsca na 18 długości kija. Także robię zestaw. Znaczy no, zestaw. Zmieniam kuleczkę na świeżą. Odmierzam sobie na patyczkach odległość i z powrotem do wody leci. Zobaczyłem, może jeszcze coś się uda złowić. Ale po prostu gęba mi się cieszy. Ze względu na to, że to taki karpik znowu. Taka piłeczka okrąglutka. No coś pięknego po prostu. Nie mogę się po prostu przestać uśmiechać. Fajnie, bo coś
coś się dzieje, pomimo że to nie są jakieś tam duże ryby, no to jedyne w swoim rodzaju. Takie rzeczy tylko na Wyszogórze. No dobra, zestaw zrobiony, gotowy. Tam już zaklipsowane, odmierzone. Tak jak wcześniej. Peach Pepper 16 na Roni Rigu. Siateczka z spodem bug mixem The Krill. No i leci do wody. Zobaczymy, może jeszcze coś się uda złowić do końca tej wiosennej zasiadki. Dzisiaj już była prawdziwa wiosna. Także biorę się. Szkoda czasu. Bo jutro już niestety do domu. Aj, boli to boli. Dobra, do usłyszenia przy następnej rybce, mam nadzieję. Witam Was serdecznie przy porannej kawce. Oczywiście to mój ostatni poranek już tutaj. Dopijam tylko kawkę. I pakuję sprzęty wszystkie do auta. Co tu dużo mówić. Trzy karpie złowione. Jeden linek. W sumie jedna wędka chyba mi tylko nie zagrała. Co wiem, może jeszcze zagra, bo jeszcze przynęty jeszcze są w wodzie. Ale mówię, jeżeli już nic nie złowię, to na tym kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak się podobało, to standardowo łapka w górę. No i co? Widzimy się na kolejnych produkcjach. Albo właśnie w formie vloga, albo już pełna profeska przy pomocy naszego kochanego kokosza. Trzymajcie się, do następnego. Heja. Patrzcie, zacząłem się pakować i rola. No powiem Wam szczerze, że tego to już się w ogóle nie spodziewałem. Zobaczcie, siedziałem już sobie na krzesełku, bo troszeczkę duszno jest. Już zobaczcie, namiot spakowany, mata dopiero co zdjąłem z drzewa, żeby sobie jeszcze tutaj te wnęki wyschły, pokrowce uszykowane, żeby zwijać wędki i rolka. Udało się podebrać kolejną rybcię. Ten już takich słuszniejszych troszkę rozmiarów się trafił i co dodatkowo, łuskaty, ale piękna gruba ryba, masakra. No przepiękny jest ten karp, jaki, zobaczcie jak on jest szeroki z góry. Coś pięknego. Na sam koniec, kto wie, może jeszcze jakbym posiedział, coś by się jeszcze udało wydłubać, bo prawda jest taka, że to z tego nęconego miejsca i znowu, nie wiem czy będzie widać gdzieś, nie widać, Peach Pepper na Roni Rigu. Ja mówiłem, bez tej przynęty nad wodę się nie jeździ. Coś pięknego. Zaraz spróbuję go Wam zaprezentować już na macie. Jest! O, zobaczcie, jest kolejny. To już jest waga cięższa zdecydowanie. Zobaczcie. Roni Rig, Peach Pepper. O, udało się fajnie w końcu jakąś większą rybkę. Nie to, żebym był rozczarowany tamtymi, ale zobaczcie. Tak samo. Krótki grubasek, ale no ponad dyszkę raczej już waży. Oj. O, zobaczcie. Piękny też bebzon. Gruby też taki krótki, ale grubiutki właśnie. Piękne złoto. Jeszcze do tego pełno łuski. Coś pięknego. Przepiękna ryba. Też nie będę już go ważył i tak dalej, bo rekord świata nie jest, ale no coś pięknego. Tak, no myślę 11-12 kilo. Tylko, że jest krótki strasznie, ale za to zobaczcie ten brzucho. Ja. O, zobaczcie na tą piłeczkę. O, tak myślę 11-12 kilo, ale piękna gruba ryba. I pełno łuski jeszcze do kompletu. Mega się cieszę. Zupełnie inaczej się zachowywało podczas brania. Nie było jakiegoś trzepania, tylko powoli, powoli, powoli. W
prawą stronę. No i udało się bezpiecznie go doholować. Coś pięknego na sam koniec. Petarda. Dobra, cykam jeszcze szybko foteczkę i wypuszczam rybkę, już wędki nawet nie będę rzucał. Jadę do domu, pakuję się i no lepiej ta zasiadka nie mogła się skończyć. I tak samo ten vlog. Jeszcze raz do zobaczenia na kolejnych produkcjach. Jeszcze raz wielkie dzięki, Michał, za zaproszenie na to mega fajne łowisko. Na pewno jeszcze tu wrócę, jak już troszeczkę woda będzie cieplejsza. Trzymajcie się, cześć! Ostatni rzut oka na tą piękność i zwracamy mu wolność. Coś pięknego. Zdrowiutki, piękny karp. Pełno łuski tym razem. Baja. Ale się udało na sam koniec. I znowu wszystko trzeba suszyć. To nic. Jak tak, to mogą moczyć zawsze wszystko.